Ale z pychu widocznie żarty liczy tak jak ciasteczka, że... Zabiłeś Jezusa! Jeszcze nie oddajemy głosu. Witamy w kolejnej serii Rose Battle No Limits. Przed nami moc wrażeń podczas festiwalowej edycji specjalnej. W naszym jury zasiadają Mieszko Minkiewicz, Sebastian Rejen oraz Adam Gajda. W tym odcinku poindykować się będą Zbyku Grabowski i Szymon Baraniecki. Pójdźmy zatem na tabelę, gdzie będziemy obserwować, który z komików wygrywa festiwalową edycję Rose Battle. Szanowna publiczność, czcigodne jury, Szymon. No bo nie, bo ja wam powiem, że jest taka sytuacja, bo ja tu jestem trzeci rok z rzędu i przez 2 lata walczyłem kurwa z glistą ludzką, mędą Łukaszem w dupę jebanym Wolskim i ja myślałem, że on tu kurwa będzie i dostałem Szymona, o którym kurwa nic nie wiem. To jest mój największy problem. To jest mój największy... Szymon, ja cię pierwszy raz widzę na oczy, wybacz mi, ja po prostu nic o tobie nie wiem. Kompletnie, bo napisałeś tam jakieś suche informacje i to... Wiesz, i wciąż nic o tym nie wiem. Naprawdę, ale nic, dobrze. Coś trzeba na ten temat powiedzieć, znaczy na twój temat powiedzieć. A może nie trzeba? Nie, to po prostu zaciął się mikrofon. Okej. Okay. Szymon Baraniecki. Szymon Baraniecki, proszę państwa, Szymon Baraniecki jest tak nijaki, że w najnowszej książce do języka polskiego do szkół podstawowych będzie rodzaj męski, żeński i baraniecki. Proszę państwa, Szymon Baraniecki jest tak nudny, jest tak nijaki, że gdyby był bohaterem filmów Karate Kid, jego sensei nie nazywałby się Miyagi, tylko Nijaki. Szymon Baraniecki jest tak nijaki, ale to tak nijaki, że gdyby Poncjusz Piłat zapytał, czy uwolnić Jezusa, czy Baranieckiego, faryzeusze powiedzieliby, kurwa, kogo? I Jezus by żył, konkludując, zabiłeś Jezusa. Dzięki, Zbychu. Oglądałem 3 poprzednie roasty i każdy zaczynasz tak samo, kurwa. Ale do żartów. Zbychu, ja powiem ci szczerze, że mi jest się bardzo szkoda. Jesteś gruby, na pewno masz cukrzycę, do tego jesteś bezdomny. Stary, jesteś pierwszym bezdomnym w Polsce, któremu urosła stopa. Tyle, że w twoim przypadku jest to stopa cukrzycowa. A, już! A! Już, już. A, to jest, kurwa, sorry, nie, to czekaj. To, nie, do, nie, dobre, dobre, nie, dobre. Sama prawda. Sama prawda. Crème de la crème. Szymon jest tak nijaki. Jest tak nijaki, że mógłby się teraz kąpać w Odrze i nic by mu nie było. Szymon jest tak nijaki, że jego znakiem zodiaku jest salceson. Szymon, proszę państwa, pochwalił się w swoim bio, że jeździ na suporty przed Rafałem Rutkowskim. I to jest ciekawe. Znaczy, dokładnie. Jedyną ciekawą rzeczą w Szymonie jest kutas Rutka po każdym suporcie. Tak. Znasz to uczucie, wiem. Słuchajcie,
Zbychu, jak się dowiedział, że kluby karaoke w Tajlandii to są burdele, od razu postanowił otworzyć taki klub w Krakowie, licząc, że w końcu porucha. Niestety, nic to dalej nie dało. Także jedyne, co mu pozostało, to dalej bawić się mikrofonem. I to nie swoim, tylko kolegów z Comedy Labu. Zabolało. Nie musiałeś tego mówić. Dopierdalamy sobie? Dobrze. Szymon Baraniecki! Jest nie tylko nijaki. Nie zapominajmy, że jest też ogromną pizdą. Szymon jest taką pizdą, że w filmie z własnej komunii grał ruchanego ministranta twarzą do kamery. Szymon jest taką pizdą, że on by się nie martwił, czy jego dziura to wytrzyma. Szymon też w swoim bio pochwalił się, że zerwała z nim dziewczyna przez telefon. I to nie jest żart, sam tak napisał. Zerwała z nim dziewczyna przez telefon, bo chciała skosztować romansu z ciemnoskórym mężczyzną. I Szymon jest taką pizdą, że tylko zapytał, a będziemy dalej dzielić konto na Netflixie? Dziękuję. Zbychu ma ogromne parcie na szkło. Zbychu ma tak duże parcie na szkło, że był nawet zdolny i chętny zagrać gówno w reklamie Stoperano. Tak, poszedł nawet na casting, ale się nie udało. Okazało się, że IQ mają podobne, ale gówno jest bardziej elastyczne. Jeśli dobrze liczę, to już. Świetnie liczysz. No to jest właśnie ciekawe, że wspomniałeś liczenie, Zbychu, bo... Wiesz, umawialiśmy się na trzy żarty, tylko trzy żarty. No i były u Szymona. A ty miałeś cztery w pierwszej serii. Tak. Ale Zbychu widocznie żarty liczy tak jak ciasteczka, że... Ostatnie! W sensie w ogóle! Tutaj nomen omen zjadłeś przeciwnika. Więc no pamiętaj o tym, pamiętaj kurczę, żeby pilnować tych żartów, bo to wiesz, mieliśmy tego pilnować, więc... Ja tutaj mam ciężki dylemat do podjęcia. Dobrze, proszę pana, przeszło. Tak, na kolana kurwa. To Szymon po saporcie każdy. Ale nie u ciebie. No proszę bardzo, teraz jaka ładna dobitka, nie? Elegancko. Was tak trzeba kijem szturchać, dobrze. Nie no, elegancko mi się bardzo podobało, żart z Odrą bardzo fajny, ale Szymon też świetnie z elastycznym gównem. Widać, że znacie swoich przeciwników. Bardzo fajny pojedynek. Oddaję głos do studia, proszę bardzo, jak moi koledzy. No ja chciałem powiedzieć, że jak przed rozpoczęciem rozmawiałem ze Zbychem, to on powiedział mi, że mam ładną fryzurę, bo chwilę wcześniej dowiedział się, że będę jurorem, a ja niemal powiedziałem mu nawzajem. Mój głos na Zbycha. Jeszcze nie oddajemy głosu. Moim zdaniem to była najlepsza walka tego wieczoru. Tego się nie spodziewałem. Kurczę, jaki zajebisty był ten żart z tym, że Jezus by żył, gdyby nie ten typ, co stoi obok mnie, którego nie mam nazwiska, jak się nauczyć. Kurczę, a jaki ty w ogóle... Podoba mi się, że ty jesteś z takiej szkoły roastowej dauniackiej, nie? Ja też z niej się wywodzę. Tak. On jest tak nijaki! Aż mi się dzieciństwo przypomniało, jak ciebie słuchałem. Bardzo mnie. No i fajnie, Szymonie, że przyjechałeś, będziesz miał zwrot za paliwo? Dogadałeś to, bo to... Jeszcze nie. Teraz chyba będziemy mogli oddawać głosy. Teraz oddajemy głosy. Chcesz zacząć? Tak. Mój głos na Zbycha. Mój również. A to ja dam na Szymona, bo i tak przegrasz, więc... Zbych!
Zbychu Grabowski! Wielkie brawa! Brawa Zbychu! Szymon Baranecki, dajcie jeszcze raz wielkie brawo jednemu i drugiemu! A więc tu Zbycha Grabowskiego zobaczymy już wkrótce. Subskrybuj kanał komediowy, by nie przegapić kolejnego pojedynku. Na początku miałem żart, że dużo marihuany, jara mi tracę pamięć, to nie muszę już go mówić, no nie?